tym zadaniu musimy obliczyć długość odcinka AB, o którym wiemy, że jest równoległy do odcinka CD, a ponadto znamy długości tych 5 odcinków. Żeby policzyć długość tego odcinka AB, to wystarczy po prostu, że skorzystamy z twierdzenia Thalesa. Oznaczmy sobie krócej długość tego odcinka na przykład literką X, no i teraz z twierdzenia Thalesa możemy napisać, ponieważ wiemy, że te proste są równoległe, zatem X na przykład do 3 jest w takim samym stosunku jak 12 do 9. Jest to jedno z kilku równań, jakie możemy napisać, korzystając właśnie z twierdzenia 12 do 9, stwierdzenia Thalesa. Inne równanie, jakie moglibyśmy tutaj napisać, to na przykład stosunek tego odcinka, czyli x do 12, x do 12 jest taki sam jak 3 do 9, albo x do 12 to jest tyle samo co 2 do 6. Wszystkie takie równania są poprawne i z nich otrzymalibyśmy tą samą wartość, tą samą długość odcinka AB. Rozwiążmy już to równanie, które ja tutaj napisałem jako pierwsze, pomnóżmy je stronami przez 3, w wyniku tego otrzymamy po lewej stronie samego x, a po prawej stronie 12 dziewiątych razy 3 to będzie po prostu 12 trzecich, 12 przez 3 to jest 4. Zatem długość odcinka AB jest równa 4, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.